pan Andrzej Tołkin i jest pan? Architektem, synem Wiktora Tołkina. Pana ojciec, jak przeczytałam w internecie, niedawno zmarł. Tak, we wtorek. 7 maja w szpitalu na Zaspie umarł, tak. Ja chciałam zapytać, ten pomnik, pamięta pan, jak pana tato go projektował? Wie pani, byłem małym dzieckiem, kilkuletnim, ale pamiętam, znaczy wie pani, potem z odpowiedzi taty dużo pamiętam, że to był konkurs i ta koncepcja taty jakby przeszła. Potem jeździłem w czasie wakacji tam jak to tego realizował. Tata model rzeźbił tu w pracowni w Gdańsku na Mariackiej. Jakie wrażenie na panu robił ten pomnik wtedy? No bardzo pozytywne, bo taka forma bardzo taka dynamiczna. Stał na plaży. Pamiętam, tam były problemy właśnie z fundamentowaniem, bo pierwszy projekt konstrukcyjny był bardzo drogi. A tata współpracował potem z konstruktorem Januszem Dębkiem, który postawił go chyba na 6 czy 7 palach. I ten pomnik, że tam, no miejsce jest dosyć nietypowe jak na pomnik, prawda? Bo na plaży stoi. Tam nie są grunty trwałe. No a w ogóle no, Zaszłobin Polski z morzem, no takie historyczne miejsce, piękne i wydaje mi się, że ta forma bardzo tam jest trafna. Pan jako dziecko rozumiał ten pomnik? Trudne pytanie mi pani zadała. Ja pani, no nie wiem, no dla mnie to była taka brama na morze, otwarcie z takim akcentem, z taką dominantą, z postaciami stojącymi, no raczej czytelny był. Pamięta pan, jaki miał stosunek do tego swojego dzieła pana tato? Tato zawsze był zaangażowany bardzo, do każdego z pomników, które robił, bardzo. Wiem, że zawsze całą historię studiował, wszystko co mógł, wszystkie materiały zbierał, potem siedział, robił kilka modeli, wzory. To nie było tak, że tata jakoś siadał i nagle wszystko było gotowe. To były tygodnie, miesiące pracy, żeby to dzieło powstało. Pamiętam, jak go robił, jak go tam różne szkice wykonywał, potem ten model ostateczny. Zresztą w pracowni stoi jeszcze jeden model z tego. Dwa były chyba modele, czy niedawno pamiętam, a ten ostateczny. Pan pamięta sytuację przyjazdu do Kołobrzegu i patrzenie już na ten pomnik po latach? Przez pana, czy też przez pana tatę? Powiem szczerze, nie miałem okazji. Pan nie widział tego pomnika? Nie, po latach? Go potem nigdy nie widziałem. Pamiętam się tylko otwarcie. W ogóle w Kołobrzegu może tylko raz byłem, tylko przejazdem. Nie miałem okazji po prostu. Wybierałem się całą rodziną, żeby kiedyś objechać te taty pomniki, zobaczyć wszystkie. Ale pana tato był, bo mówił mi, że był i sprawdzał, jak on się trzyma, jak się ma w ogóle ten monument. Tata prawdopodobnie jeździł tam. Wiem, że objeżdżał wszystkie pomniki. Był w Sztutthofie, w Majdanku, na Kamiennej Górze, w Darłowie, bo tam też pomnik, pierwszy w ogóle jego pomnik był w Darłowie, ale został zmieniony bardzo, także to już nie jest, można powiedzieć, to nie duta mojego taty ten pomnik jest. Jeśli chodzi o państwa rodzinę, to jak rozmawiałam z pana synem, też tworzy, jak ta sztuka przez pokolenia się trzyma w rodzinie? Tak. Syn skończył architekturę, jest na rzeźbie, tak samo jak jego dziadek, dokładnie. Pan też? Ja też jestem architektem, skończyłem plastyczną, ale wnętrza. A syn rzeczywiście odziedziczył po tacie talent rzeźbiarski, jest bardzo talentowany. Ja jestem w posiadaniu takiej książki o tacie, bo była wydana niedawno. To jest Neriton? Neriton wydawnictwo. To jest taka bardziej o tacie biografia. No biografia, tak, o jego życiorys. W tym roku była wydana. Rozumiem. Tata jeszcze zdążył ją obejrzeć, tam czytał sobie ją. To dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, że się pan zgodził porozmawiać ze mną. Oczywiście, zawsze jestem do dyspozycji, żeby co trzeba było. Jeszcze bardzo proszę.